wyniku przeprowadzonych oględzin nie ustaliliśmy, by na ciele dziecka znajdowały się obrażenia ciała albo jakiekolwiek inne dowody świadczące, że do śmierci tego dziecka mogłoby przyczynić się osoby trzecie. W trybie pilnym zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok, która została przeprowadzona w niedzielę. W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że na ciele dziecka nie znajdują się żadne obrażenia ani żadne zmiany urazowe. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Kościuszki w Chodzierzy. 32-letnia matka podczas odwiedzin znajomych opuściła mieszkanie, zostawiając dziecko pod opieką 31-letniego kolegi. Mężczyzna zeznał, że dziecko spadło z łóżka podczas jego chwilowej nieobecności w pokoju. Na miejsce wezwano karetkę. Niestety pomimo reanimacji nie udało się uratować chłopca. Obecnie ciało dziecka badane jest przez lekarza medycyny sądowej. Ma on ustalić przyczyny nagłej śmierci. Z nieoficjalnych informacji wynika, że matka chłopca miała już wcześniej ograniczone prawa rodzicielskie do pozostałej trójki dzieci. Podczas zdarzenia kobieta, jak i jej 31-letni znajomi byli trzeźwi i teraz śledczy sprawę będą badać dwutorowo. Z jednej strony, czy nie doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci, co podlega karze pozbawienia wolności do lat 5, jak również czy dziecko nie zostało narażone na utratę życia, za co grozi do 3 lat więzienia.